Witam wszystkich. Dawno się szykowałem do przekazania paru porad dla osób, którzy chcą wyjechać do pracy do Holandii przez agencję pracy tymczasowej. Pewno wiecie, że takie agencje, albo i nie wiecie, że takie agencje nie mają dobrej opinii tutaj. Zdarza się, że próbują żerować na osobach świeżo jadących do pracy. A te osoby po prostu nie wiedzą, jak się zachować, jak sprawdzić takie biuro i czego się wyrzekać, żeby nie zostać okrojony z ciężko zarobionych pieniędzy tutaj już na miejscu w Holandii. I teraz tak w punktach, jestem teraz w pracy sobie, tnę liście i będę gadał. Możecie słuchać, możecie nie słuchać. Wydaje mi się teraz tak, najważniejsza sprawa, po pierwsze. Musicie się upewnić, zanim decydujecie się na wyjazd, ponad 1000 km, musicie się upewnić, czy wasza praca jest pewna. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że często się zdarza, że biuro, agencja pracy tymczasowej, dostaje zlecenia od jakiegoś zakładu pracy na większą ilość pracowników. Dalej nie mają akurat tylu wolnych ludzi, więc zaczynają dzwonić po Polakach czekających na swoją kolejkę. I mówią, dobra, proszę pani, proszę pana, jest praca. Proszę się pakować, za 2 dni wyjazd. Na waszym miejscu radziłbym się dowiedzieć, popytać o takiego przedstawiciela agencji, na jak długo agencja zapewnia wam pracę w jednym zakładzie pracy. Bo może być tak, że pojedziecie, dostaniecie pracę na 2-3 dni albo na tydzień na przykład. Później okaże się, że zakład pracy, który zlecił agencji zebranie ludzi do roboty, że zakład pracy wyrobił swoje zlecenie i podziękował za współpracę. I co się wtedy dzieje? Zostajecie bez pracy, biuro zaczyna szukać dla was innej roboty. I z doświadczenia wiem, że ludzie wtedy dostają pracę na 2-3 dni w tygodniu, bo akurat ktoś zachorował, ktoś tam wyjechał do Polski na chwilę, dostają na 2-3 dni pracę i siedzą w domu, w domku bez roboty przez 2 dni, a te 3 dni, które przepracowali, służą za opłatę za mieszkanie, za ubezpieczenie, plus tam inne dodatkowe, o których potem powiem. I to jest dla mnie ja uważam, że to jest najważniejsza rzecz, o której powinniście zawsze być, musicie być zawsze pewni o tą swoją pracę. Po drugie, wynagrodzenie. Musicie, zanim wyjedziecie, być pewni, jakie wynagrodzenie godzinowe dostaniecie za pracę, którą macie otrzymać. Pamiętajcie, że w Holandii obowiązują stawki minimalne, tak? Poniżej których wynagrodzenie nie może być płacone. I teraz zależna ta stawka jest od liczby godzin na umowie, czyli tam 32 godziny na przykład, 36, 38, 40. Niektóre agencje stosują, nie wiem dlaczego, 45 godzin na kontrakcie. I teraz jeżeli przekroczycie w tygodniu tą liczbę, przykładowo 40 godzin, to od tej liczby już płacone są nadgodziny, a 35%, a dodatkowo powinniście mieć płacone za soboty, tak, za święta i tak dalej. I to musicie być też upewnieni, bo robią przywałki ten agencje i po prostu na przykład nie płacą za nadgodziny albo robią moje kontrakty na jakieś dziwne godziny. Wystarczy. Powrót z pracy, krótka przerwa. Jeszcze nie wiem, czy powiedziałem o tych stawkach wiekowych. A jak nie powiedziałem, to powiem jeszcze raz. Osoby poniżej 23 roku życia mogą dostać tak zwaną stawkę wiekową, pomniejszoną o jakąś tam kwotę. No i co rok, im młodszy, tym niższa stawka. I też musicie się dowiedzieć, czy jeżeli jedziecie, czy ta stawka wiekowa was będzie obowiązywać. Po trzecie, mieszkanie. No i tutaj agencje mają najlepsze pole i największe pole do tego, żeby was troszeczkę obrobić, czyli pobierają niesamowite kwoty
tygodniowe za to, że mieszkacie gdziekolwiek. Znaczy gdziekolwiek, to powiem jeszcze, o co się pytać. I tak wam powiem, jeżeli biorą 60 euro, no to jeszcze jak cię mogę. No jeżeli biorą około 80 euro, no to robią was ciula. A jeżeli próbują wziąć 100 i więcej, to was po prostu okradają. I jeżeli powiedzą, że tyle trzeba płacić, to nawet się nie decydujcie, bo będziecie mieli okrojone wypłaty niesamowicie. No ale jeżeli już decydujecie się, to pytajcie się. Pytajcie się, pamiętajcie. Gdzie będziecie mieszkać? Czy będziecie mieszkać w domku wielorodzinnym, tak? Takim na 3 sypialnie, 4 sypialnie. Ile osób w sypialni będzie, na przykład w tym jednym pokoju, żeby nie było, ale to musicie wiedzieć w 100%, żeby nie było, że was upakują w klitce 4x4 i będzie tam 5 osób spało w łóżkach piętrowych. Możecie również spać na kampingach, ale to kampingi to, no jeżeli, no zobaczcie za jaką kwotę, naprawdę, bo 80 euro za camping to jest brednia i jeszcze możecie trafić na jakiś hotel, gdzie jest upakowanych setka lub więcej osób. Są oczywiście hotele naprawdę fajne, ale są takie, że sam taki mieszkałem, że jest ponad 100 osób pakowanych. W tej chwili słyszałem, że tam mieszka wiele narodowości, czyli Bułgarzy, Rumuni i tak dalej. I wyobrażacie sobie, jak to wszystko wygląda, nie? Bo musicie się upewnić przed wyjazdem, jak to będzie wyglądać. I konkretnie w waszej sprawie, waszej sytuacji, czyli pod względem waszej umowy, gdzie będziecie pracować. Po czwarte, ubezpieczenie zdrowotne. Każda osoba, która pracuje legalnie w Holandii, musi posiadać ubezpieczenie na wypadek leczenia holenderskie. Nie, żadne tam polskie, to jest w ogóle nieobowiązujące, musi posiadać holenderskie. I agencje pracy tymczasowej, jeżeli już zatrudniają, no to oczywiście robią ubezpieczenia zbiorowe dla wszystkich swoich pracowników. No pobierają różne składki, no tam może być 20. W tej chwili takie ubezpieczenie podstawowe, które ja opłacam, na przykład prywatnie, bo ja już od agencji jestem niezależny, jeżeli chodzi o takie sprawy ubezpieczeniowe, wynosi mnie 96 euro miesięcznie. Z tym, że mam o tyle dobrze, że mam tak zwane Eichenrisiko. Trochę ciężko mi to wytłumaczyć, ale powiem tak wkrótce, o co chodzi. Eichenrisiko to jest kwota w euro, której nie pokrywa jeszcze ubezpieczenie. Czyli jeżeli ja mam te Eichenrisiko 450 euro, czyli jeżeli moje leczenie wyniesie 500 euro, to 450 euro muszę zapłacić z własnej kieszeni, a 50 euro pokryje dopiero ubezpieczalnia. I teraz tak, agencje, założę się, że stosują te Eichenrisiko najwyższe. No chyba nie pamiętam, ale tam jest te Eichenrisiko 960 euro i wtedy automatycznie ta składka maleje. Czyli może wynosić nawet 70 euro. Ale wy o tym możecie nie wiedzieć w ogóle. Dlatego, że wy dostajecie tylko informacje, że macie, że biuro będzie od was pobierać 20, na przykład 2 euro tygodniowo, co jest równoznaczne z poborem około 100 euro, 90, tak jak mówiłem, tej kwoty, którą ja płacę. Warto by było sprawdzić, dowiedzieć się właśnie o tym, to jak mówiłem, te ryzyko własne i dowiedzieć się, czy to jest ubezpieczenie zdrowotne, czy to jest ubezpieczenie, czy to jest ubezpieczenie podstawowe, czy ubezpieczenie, mogą na przykład dodać wam dentystę do tego, no to wtedy już jest jakiś plus, tak? No ale możecie też sprawdzić samodzielnie, już będąc na miejscu, logując się na stronie swojej ubezpieczalni, ponieważ powinniście jej nazwę znać, tak mi się wydaje, biuro powinno ją padać, zresztą powinniście dostać plastikową kartę też z tej ubezpieczalni, gdzie tam w razie leczenia, nawet będąc w Polsce, możecie tą kartę przedstawić i leczenie w Polsce jest pokrywane z ubezpieczenia tego holenderskiego. Żądajcie polisy ubezpieczeniowej, dlatego że na polisie jest wyszczególnione wszystko, co was dotyczy, czyli to ubezpieczenie podstawowe plus dodatki.
i powinno na polisie być wykazane również ile wynosi składka ubezpieczeniowa. To jest ważne, bo to są wasze pieniądze. To było po czwarte. Jeszcze ostatnia na razie rzecz, jak sobie coś przypomnę, to film dogram. Ostatnia rzecz, transport do pracy. Czyli jak dojechać do pracy i jak to wygląda. Otóż większość agencji pracy posiada flotę swoich samochodów, tak? Oznakowaną lub też nie. No i jest coś takiego, tak? Że no jest kierowca. Kierowca najczęściej nic nie płaci za dojazd do pracy, ale pasażerowie muszą płacić. Znaczy muszą albo mogą. Oczywiście mogą być agencje, ja na razie nie słyszałem o takich agencji, które tych pieniędzy nie pobierają, ale na przykład 7 lat temu czy 8 lat temu jak byłem, to żadne pieniądze nie były pobierane. Widocznie zobaczyli, że można na tym zarobić. Spytajcie się, czy jeżdżąc do pracy samochodem służbowym, czyli firmowym, będziecie musieli bulić kasę jakąś, tak? Tutaj na przykład z mojego zakładu pracy niektórzy płacą po 12 euro, po 16 euro. Z innej agencji płacą tam 6 euro za transport tygodniowo. Ja mówię o tygodniowych, tak? Także nie wiem, czy nie warto czasami się zmusić do tego, skusić, jeżeli jedziecie prywatnym autem, żeby zebrać się ekipą, zrobić sobie zrzutę na paliwko i dojechać do roboty, że oczywiście jeżeli jest blisko, tak? Bo jeżeli jest daleko, no to możliwe, że wam się bardziej będzie opłacało jeździć tym firmowym samochodem. To musicie wszystko ocenić, tak? Wszystko się dowiedzieć w Polsce, to jest najważniejsze. Nie na miejscu, bo na miejscu to już nie będziecie mieli praktycznie wyboru, czasami nie ma odwrotu nawet. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Tutaj ludzie przyjeżdżają i czasami, kurczę, nie mają za co wrócić na przykład do domu, bo zobaczyli, że się wpakowali w jakieś bagno. Dobra, na razie kończę. Ten pierwszy film będzie z tymi punktami, o których mówiłem. Jeżeli coś jeszcze tam domyślę sobie, no to oczywiście wam przekażę. Sorry za marudzenie, nie jestem tam jakimś krasomówcą, ale mam nadzieję, że coś tam wam przekazałem i radzę się upewniać przede wszystkim przed wyjazdem. To jest bardzo istotne, zanim pokonacie te 1000 km, zanim wykupicie bilet na busa, czy tam nie wiem, jakoś innym środkiem dojazdu, transportu będziecie próbowali dojechać do Holandii, bo to nie jest taki hop-siup. Dobra, trzymajcie się, jestem w takim lasku, tutaj macie rower, czasami jeżdżę rowerem. Zapraszam na mój kanał i na moje wcześniejsze filmy. I oczywiście reagujcie, klikajcie na reklamy. Na razie, trzymajcie się.